Zadanie 39. Oblicz wysokość H, czyli to tutaj. Jeśli oba mniejsze koła są przystające i mają promienie długości 4, a większe koło ma promień długości 5, koła są do siebie styczne. Mniejsze koła są przystające, czyli są tej samej wielkości i każdy z tych kół ma promień równy 4. To znaczy, że ten odcinek ma długość 4 i ten odcinek ma też długość 4. To te dwa odcinki po połączeniu. Skoro tu była czwórka i tutaj była czwórka, to razem cały ten odcinek to będzie 8. To jest pierwsza ważna rzecz. Dalej, jeśli narysowalibyśmy sobie taki odcinek, to ten odcinek będzie się składał z dwóch kawałków. Tutaj jest 4, bo to jest promień tego małego koła, a tutaj to będzie 5, bo promień tego większego koła jest właśnie 5, a to jest promień dużego koła. Czyli tutaj jest 5, tu jest 4, cały ten odcinek daje nam 9 i tu po drugiej stronie też będzie 9 na tej samej zasadzie, bo tutaj jest piątka, a tutaj jest czwórka. I utworzył nam się w ten sposób trójkąt równoramienny, a mi by się przydała z tego trójkąta jego wysokość, czyli ten odcinek. I ja mogę ją obliczyć, bo tutaj powstał mi trójkąt prostokątny. W tym trójkącie prostokątnym tutaj mam czwórkę, a ten odcinek to jest 9 cały. Ten odcinek to jest 9, a to jest jakiś tam x którego sobie obliczę. Stwierdzenia Pitagorasa to będzie tak: 9 do kwadratu przeciwprostokątna równa się x do kwadratu plus 4 do kwadratu. Potęgujemy to, będzie 81 równa się x do kwadratu plus 16. Teraz szesnastkę trzeba by było przenieść na drugą stronę, czyli 81 minus 16 równa się x do kwadratu. Odejmujemy to, to będzie 65. Równa się x do kwadratu. No i zostało spierwiastkowanie. Wychodzi nam, że x to się równa pierwiastek z 65. I to jest ten odcinek. A do tej całej wysokości to brakuje nam jeszcze tego odcinka. Ten odcinek to jest promień dużego koła, czyli tutaj będziemy mieć 5. I przydałoby się jeszcze wiedzieć, ile długości będzie mieć ten odcinek. Ten odcinek to jest przecież taki sam odcinek jak ten tu. Ten odcinek ma długość 4. No to ten biały tutaj też będzie miał długość 4. To w takim razie ten cały długi odcinek, ta wysokość, ta wysokość h będzie nam się składać z trzech części: z tego kawałka, czyli z piątki, z tego kawałka tutaj w środku, czyli z tego naszego x, to jest pierwiastek z 65, i jeszcze z tego kawałka na dole, czyli tutaj dochodzi nam jeszcze 4. Dodajemy, co się da dodać, to możemy dodać, czyli tu będzie 9, dodać pierwiastek z 65. I to jest rozwiązanie naszego zadania.